prasowej z udziałem przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość Mariusza Błaszczaka. Temat ważny, jutrzejsza rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Oddaję głos panu przewodniczącemu. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. Jutro przypada 30. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. W ocenie wielu Polaków doszło wówczas do wykonania zbrodni na narodzie polskim w celu utrzymania władzy Moskwy w Polsce. Dyktator, jakim był Wojciech Jaruzelski, wyprowadził czołgi na ulice polskich miast. Zahamowany został proces uzdrawiania Polski, zmiany Polski. W imię interesów sowieckich i w imię interesów komunistów, którzy w Polsce zadbali o utrzymanie władzy w swoim ręku. Wprowadzenie stanu wojennego było również czasem, w którym wielu Polaków straciło życie, wielu zostało zmuszonych do emigracji. Polska wpadła w zapaść cywilizacyjną i gospodarczą. Te wszystkie krzywdy do dziś nie zostały naprawione. Jest to wielkie wyzwanie, które stoi przed państwem polskim czy polską demokracją. Zbrodniarze nie zostali osądzeni. Ci, którzy wprowadzili stan wojenny, nie odpowiedzieli za to przed sądem. W związku z tym, że mamy do czynienia z taką rocznicą, okrągłą rocznicą, Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości złożył projekt uchwały okolicznościowej uchwały. Niestety nie została ona przyjęta na poprzednim posiedzeniu Sejmu. Mam nadzieję, że zostanie przyjęta 14 dzień po, chociaż tego rodzaju uchwały powinny być przyjmowane przed wydarzeniem, przed rocznicą wydarzenia niż po. W związku z tym też zgłaszamy dziś dwa projekty ustaw. Pierwszy projekt dotyczy zmiany ustawy o zabezpieczeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Chodzi o to, że jak donoszą media, zabójcy księdza Jerzego Popiełuszki pobierają tak zwane emerytury resortowe pod zmienionymi nazwiskami. To jest niedopuszczalne. W polskim porządku prawnym obowiązuje ustawa, która wyklucza taką możliwość wobec byłych funkcjonariuszy, którzy zostali skazani za zbrodnie, za przestępstwa dokonane w latach stalinizmu. My wydłużamy ten czas do roku 1989. Przypomnę, że jeszcze w 1989 roku zginęli księża Zych i Niedzielak w nieznanych do końca okolicznościach. To oczywiście wyjaśnienie tych spraw spoczywa na polskiej demokracji. Uważamy, że sprawiedliwość powinna dokonać się również w tym, że byli funkcjonariusze, którzy dopuścili się przestępstw, nie powinni pobierać tak zwanych emerytur resortowych. I drugi projekt ustawy, który zgłaszamy dziś, to projekt ustawy o usunięciu symboli komunistycznych. Chodzi o nazwy ulic, chodzi o pomniki, chodzi również o ordery i odznaczenia przyznawane za na przykład utrwalanie, tak zwane utrwalanie władzy ludowej. Ten projekt w poprzedniej kadencji został odrzucony przez większość rządzącą. Mamy nadzieję, że tym razem zostanie uchwalony. Zobaczymy, będzie to też dla nas test co do wiarygodności tych wszystkich, którzy uważają, że swoje ugrupowania polityczne nawiązują do tradycji Solidarności, do tradycji tego wielkiego ruchu społecznego, który doprowadził w końcu do obalenia komunizmu. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania państwa?